Dzień dobry! Ostatnio w hiszpańskich mediach pojawiła się informacja o zainteresowaniu Atletico Madryt osobą Krzysztofa Piątka. Czy mnie to zaskakuje nieszczególnie? Ponieważ wydaje mi się, że jeżeli Krzysztof miałby teraz opuścić zespół Rossoneri, to raczej nie spadłby znów na poziom Genoi, tylko raczej trafiłby do topowego klubu, który postarałby się go odbudować. I wydaje mi się, że generalnie, jeśli już skakujesz na taki poziom właśnie jak Milan, to trudno Ci będzie z tego wypaść od razu, na takiej zasadzie, że za moment jakiś klub z Bundesligi może w Ciebie uwierzyć, później z La Liga, później ewentualnie z Premier League i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że Piątek już zbudował sobie na tyle mocną pozycję na rynku, że tak jak powiedziałem, raczej nie spadnie z tego pułapu. Jeśli Krzysiek wyląduje na Estadio Ando Metropolitano, bądź jeśli te pogłoski, które teraz się pojawiły, Staną się bardziej realne, z pewnością nagram na ten temat oddzielny odcinek, natomiast na razie podchodzę do tego z delikatnym dystansem, ponieważ inne w miarę wiarygodne media w Hiszpanii twierdzą, że planem A Atletico będzie albo Timo Werner, Albo Edinson Cavani. Piątek, czy jest na liście? O tym jestem przekonany. Natomiast ta sytuacja z Krzysztofem Piątkiem stanowi świetny przyczynek do dyskusji o Polakach w Primera Division. I tutaj warto postawić sobie takie jedno pytanie. Dlaczego Polacy nie występują w hiszpańskiej ekstraklasie? Postaram Wam się na to odpowiedzieć. Jeśli już jacyś piłkarze pochodzący z Polski robili w ostatnich latach furorę w Primera Divizjon tak jak ten pan za moimi plecami albo po prostu w tej lidze się sprawdzili, to byli to piłkarze, którzy swoim profilem niekoniecznie przystają do takiego profilu Typowego hiszpańskiego zawodnika występującego na tej pozycji. Co mam na myśli? Grzegorz Krychowiak i Cezary Wilk, który zbierał bardzo pozytywne opinie w Deportivo La Coruña, dopóki nie zaczęły prześladować go kontuzje, także które później zmusiły go do przedwczesnego zakończenia kariery w Realu Saragossa. Ci piłkarze realizowali swoje założenia na boisku i wiadomo, że nikt nie oczekiwał od nich rozgrywania. Przede wszystkim mieli walczyć. Podnosić poziom intensywności, dodawać energii swoim zespołom, notować odbiory, notować przechwyty, i z tego wywiązywali się znakomicie. Taka ciekawostka, nie wiem czy mówiłem o tym w którymś z moich poprzednich odcinków, natomiast piłkarzem, który był bliski trafienia do Primera Division, był Damian Szymański, występujący wtedy jeszcze w Wiśle Płock który stanowił plan B dla Rajo Vallecano, gdyby nie udało się namówić na transfer dzianelego Imbuli. Ostatecznie to były zawodnik FC Porto wylądował na campo de Vallecas, co uniemożliwiło Damianowi wyjazd właśnie do Primera Division, no i Damian ostatecznie zakotwiczył w rosyjskiej Ekstraklasie. Natomiast dlaczego o nim mówię? Ponieważ jest to kolejny przykład tego, że jeśli Hiszpanie poszukiwaliby jakiegoś zawodnika do swojej drużyny, to raczej taki piłkarz powinien stanowić antytezę. To znaczy... Mam na myśli to, że jeśli u nas pojawia się jakikolwiek Virtuos, piłkarz o zaawansowanych umiejętnościach technicznych, to Hiszpanie mają przekonanie, że takich zawodników mają na pęczki. To jest jedna kwestia, a jeśli już pojawia się u nas jakaś perełka, na przykład jak Jan Bednarek, na przykład jak Robert Gumny. Oczywiście tutaj trzeba w kontekście prawego obrońcy Lecha delikatnie zrewidować tę opinię, ponieważ znów złapał kontuzję i generalnie te jego problemy ze zdrowiem koniec końców muszą też obniżyć jego cenę na rynku. Natomiast Jan Bednarek jest świetnym przykładem piłkarza, który odszedł za bardzo dobre pieniądze z polskiej ekstraklasy, 6 milionów euro. I dlaczego mówię o Janie Bednarku? Spójrzmy... Ile pieniędzy wydawały hiszpańskie kluby w ostatnim letnim oknie transferowym? Gdyby Jan Bednarek przenosił się za taką kwotę do klubu Primera Division w ostatnim oknie transferowym, to uwaga. W Hetafe wyrównałby rekord tego klubu z ostatniego okna. Mianowicie Hetafe wydało 6 milionów euro także na Enrika Gajego. Wybaczcie, że posługuję się komputerem, natomiast wszystkiego, wszystkich kwot nie jestem w stanie wyrecytować tutaj z głowy. Drugim transferem Hetafe był Alan Njom. 3 miliony euro, dwa razy mniej niż Jan Bednarek. Idziemy dalej, Osasuna, Beniaminek, najwyższy transfer letniego okna transferowego, Ruben Garcia z Levante, transfer Marks podaje 3 miliony euro. Oczywiście te kwoty mogą nie być w 100% precyzyjne, być może one nie oddają tutaj tych wszystkich wartości idealnie, tak powiedzmy w każdym calu, zwłaszcza, że trzeba wziąć pod uwagę Kwoty za podpis dla piłkarza i prowizje dla agentów, ale jednak wydaje się, że dają nam jakąś wiedzę na temat realiów, w jakich operują hiszpańskie kluby. Jedziemy dalej. Granada, Darwin Macis, 3 miliony euro z Udinese. Macis, który swoją drogą był piłkarzem, który wygrał swego czasu rywalizację z Pawłem Wszołkiem o przejście do Leganes, drugie nazwisko, Domingos Duarte, także 3 miliony euro ze sportingu. Jedziemy dalej. Przykład nieco fikcyjny. atletik który jak wiadomo po polskiego piłkarza nie sięgnie, chyba, że ten piłkarz gdzieś wychowywał się w kraju Basków, to jest inna historia. Atletik nie dokonywał transferów gotówkowych ze względu na te restrykcje. Idziemy dalej. Lewante, najwyższy transfer ostatniego okna. Ruben Vezo, portugalski obrońca z Walencji, kupiony za 5 milionów euro. Wciąż taniej niż Bednarek. Deportivo Alaves, Lucas Perez i Hoselu ponad 2 miliony euro na jednego piłkarza. To najwyższe transfery klubu, Który w pewnym momencie mógł nawet walczyć o europejskie puchary. Real Valladolid, najwyższy transfer Pablo Erwias milion euro. Valladolid ma, nie ma zbyt wielu możliwości finansowych. Eibar, 4 miliony euro Edu Exposito. Uwierzcie, że to jest wyjątek, jeśli chodzi o ten klub. Tam rzadko zdarza się, żeby ktoś wydał powiedzmy tam 5 milionów na przykład. Majorka, klub, który najwięcej wydał na Ante Budimira, ponad 2 miliony euro. I to by było tyle. Mówimy o klubach, które mogłyby teoretycznie myśleć o Janie Bednarku pod kątem wzmocnienia swojej kadry i o których Jan Bednarek mógłby myśleć w kontekście oczywiście grania. Ja teraz daję przykład Jana Bednarka, żeby pokazać piłkarza, który przerasta poziom polskiej ekstraklasy i który mógłby przenieść się właśnie do Primera Division. Problem polega po pierwsze na tym, że te kluby z dolnej połówki tabeli, mówię tak bardzo ogólnie, ponieważ wiadomo, że na przykład takie instytucje jak Celta Vigo mogą wydać nieco więcej, ale wolą te pieniądze wydać jednak na piłkarzy bardziej sprawdzących. Po prostu takich klubów mogłoby nie być stać na największe perełki z polskiej ekstraklasy. To jest główna różnica pomiędzy Primera Division a Premier League, a być może nawet Serie A. Jeśli jakiś polski piłkarz łączony jest teraz z klubem z Primera Division, to niestety, ale w dużej mierze na podstawie tego, co zrobił na przykład w innej lidze, jak wtedy, kiedy dziennik Estadio Deportivo zajmujący się Sewillią czy Betisem, praktycznie dzień w dzień bombardował nas informacjami o tym, że Łukasz Teodorczyk mógłby wreszcie wylądować w Sewilli, albo w Betisie właśnie, albo w Sewilli, ale niekoniecznie jako polski napastnik, tylko bardziej napastnik, który strzela gole w lidze belgijskiej. Tak jak Krychowiak wylądował we stadio Sanchez Pis nie dlatego, że jakiś inny polski piłkarz napisał historię sukcesu właśnie w tym klubie, tylko dlatego, że wychował się. We francuskim systemie szkolenia i tam docenił go właśnie Monchi. Oczywiście zdarzają się też takie wyjątki, jak na przykład wtedy, kiedy Walencja zgłosiła się po Kamila Pestkę, młodego wtedy jeszcze obrońcę Krakowi, natomiast rozpatrywała go pod kątem wzmocnienia drużyny rezerw i raczej pod kątem gry na pozycji stopera, a nie lewego obrońcy. I jeszcze jeden mało chlubny przykład, niestety, z naszego podwórka: Aleksander Sedlar, najlepszy obrońca ostatniego sezonu polskiej ekstraklasy. Wylądował w Majorce, podpisywał kontrakt z tym klubem wtedy, kiedy Majorka występowała jeszcze w segunda División. Pewnie wtedy nie miał jeszcze przekonania, że ten klub będzie walczył w barażach o awans do Primera. Co się okazało, że Sedlar wylądował na balearach i do tej pory rozegrał tyle minut w Primera Division, co ja. W tym oczywiście miał kontuzję, no ale wydaje się, że. Że przynajmniej na jedną szansę mógł liczyć od trenera Vicente Moreno, ten nieszczęsny Aleksander Sedlar. Można było mieć nadzieję, że jeśli ktoś napisze jakąś pozytyw pozytywną historię spośród tych piłkarzy, którzy wyjeżdżają z naszej ekstraklasy i nie muszą to być Polacy, to będzie to właśnie Serb. Natomiast przygotowując się do tego odcinka, miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma agentami z Polski, czyli ludźmi, którzy teraz mogą dać nam chyba taką najbardziej miarodajną odpowiedź. Dlaczego te hiszpańskie kluby w ogóle nie sięgają po Polaków i prawie w ogóle nie sięgają po piłkarzy z ekstraklasy? I jeden właśnie z tych znajomych agentów dał mi przykład dyrektora klubu z Bundesligi, który ładnych kilkanaście miesięcy temu, albo nawet więcej, pojawił się na meczu Korony Kielce, dostał kartkę ze składami tak zaczął sobie analizować. Patrzy, no to nazwisko gdzieś kojarzę, to nazwisko gdzieś mi mignęło. Przy tym odpalił sobie transfer i zaczął sprawdzać CV poszczególnych zawodników, którzy trafili do Kielc. To był już okres Gino Lettieriego, który jak doskonale wiecie, sięgał po posiłki z niższych lig niemieckich. I ten facet, oglądając dobry mecz Korony Kielce, oglądając mecz, w którym zawodnicy z Kielc naprawdę wyróżniali się na tle, Czołowego teoretycznie zespołu z polskiej ekstraklasy wyszedł z założenia, że jeśli ci goście odpaleni przez niemieckie kluby na naprawdę bardzo niskim poziomie wyróżniają się aż tak na tle, no właśnie, wyróżniających się piłkarzy polskiej ekstraklasy. No to tak nie za bardzo, chyba tutaj możemy coś wziąć pod analizę. Ewentualnie, pewnie, można myśleć, że zdarzy się jakaś perełka Ala Piątek czy Bednarek, natomiast tak raczej, raczej trzeba z dystansem właśnie na te koronę Kielce spoglądać. Druga sprawa, jeśli hiszpańskie kluby teraz robią sobie research na temat polskiej ekstraklasy i widzą, że w polskiej ekstraklasie wyróżniają się na przykład Hiszpanie, którzy występowali w trzeciej lidze i że Ci Piłkarze w polskiej lidze są gwiazdami, no to jednak na to. Też muszą brać poprawkę. Wszystko, koniec końców, sprowadza się więc oczywiście do umiejętności, to po pierwsze, po drugie do możliwości finansowych hiszpańskich klubów, po trzecie istotna kwestia. Jako, że te kluby z dolnej połówki tabeli Primera Division nie mogłyby kupić właśnie takiego bednarka na przykład za 6 milionów euro, to nie byłyby w stanie też zapłacić jakichś niewiarygodnych pieniędzy polskim piłkarzom. Jeśli zadajecie sobie teraz takie pytanie, dlaczego we Włoszech występuje tak wielu polskich piłkarzy, a dlaczego w Hiszpanii praktycznie nie występuje żaden, teoretycznie też, to odpowiedź jest prosta. Włosi mogli tych piłkarzy po prostu albo kupić, mogli na nich wydać pieniądze. Po drugie, we Włoszech mieliśmy historię sukcesu od Kamila Grika, później przez Kamil, Karola Linettego, Bartka Bereszyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Te historie, które trwają do teraz. Włosi doceniają polską pracowitość, i we Włoszech też potrzebowali piłkarzy o nieco innym profilu. To znaczy, tam nie potrzebowali tak wielu wybitnych techników jak w Primera División. To po pierwsze i Włochy generalnie są powiedzmy bardziej otwarte na różne rynki niż Hiszpania, ponieważ, jak to powiedział mi jeden z agentów, jeśli Hiszpanie mają podjąć ryzyko i wydać na przykład 4 miliony euro na kota w worku, czyli piłkarza występującego w takiej mniej zweryfikowanej lidze to raczej postawią na Urugwajczyka, Kolumbijczyka, Peruwiańczyka, Brazylijczyka i tak niż na Polaka. To jest bardzo istotne. Druga kwestia, no właśnie pieniądze. We Włoszech teraz zmieniło się prawo podatkowe. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Piłkarze, którzy trafili do Serie A z Polski w ostatnim czasie, to byli zawodnicy zaklepani już troszkę wcześniej przez te włoskie kluby, jak Sebastian Walukiewicz, jak między innymi także Filip Jagiełło czy Szymon Żurkowski. Natomiast jeśli chodzi o transfery dokonywane teraz... Teraz Polacy już nie przenoszą się do Serie A taką falą jak właśnie wcześniej, właśnie w tej erze powiedzmy Bartka Bersieńskiego, Linettego i tak dalej. Będzie o to coraz trudniej, ponieważ zmieniło się prawo podatkowe, stało się ono bardziej przychylne dla piłkarzy. To w pewien sposób otworzyło przepływ zawodników z wysp brytyjskich do Serie A. Wcześniej piłkarze występujący w Premier League nawet nie oglądaliby się na włoską ekstraklasę. Teraz, jako że podatki są zdecydowanie bardziej przychylne, to takich transferów mamy więcej. Wida Romelu Lukaku, Aaron Ramsey, Chris Smalling, ale takich ruchów będzie coraz więcej, przez co coraz mniej może być transferów bezpośrednio z Polski do Serie A. Ja oczywiście nie twierdzę, że ten kanał zostanie całkowicie przytkany w zasadzie przez tych piłkarzy z Premier League. Czy na przykład z innych rynków. Natomiast choćby przez to, że wielu agentów także wyrobiło sobie kapitalne koneksje z agentami właśnie na Półwyspie Apenińskim, natomiast będzie o to na pewno trudniej, więc na pewno nie możemy mieć teraz takiego przekonania, że w najbliższych sezonach w Serie A będzie aż tylu piłkarzy z Polski. Wydaje się, że, że ta liczba, jaką osiągnęliśmy teraz, to może być taki pik. Natomiast miejmy nadzieję, że oczywiście Polacy cały czas będą tam trafiali, ponieważ jest to, jest to zupełnie inna kwestia. I taka jeszcze anegdotka w kontekście jednego z piłkarzy z Polski, którzy występują teraz we Włoszech. Paweł, Dawidowy, Paweł Dawidowicz to był zawodnik, które, które, o którego hiszpańskie kluby pytały natomiast wtedy, kiedy Paweł był zawodnikiem rezerw Benfiki i on też jeśli trafiłby do jakiegoś hiszpańskiego klubu, to nie dlatego, że nazywam się Paweł Dawidowicz, pochodzę z Polski i wychowałem się w Lech tylko po prostu jako zawodnik, który ma w CV ten jeden tytuł zawodnik rezerw Benfiki, z rezerw Benfiki trafiali do Hiszpanii między innymi Cancelo, ostatnio Thierry Korea także do Walencji. No i świetnym przykładem jest także Luka Jowicz, który wylądował w Eintrachtcie, nie mając za sobą jakiejś doskonałej kariery w Lizbonie, z tych argumentów jest naprawdę sporo. Ta kwestia związana z pieniędzmi jest też o tyle istotna, że trudno byłoby z perspektywy agenta przekonać piłkarza zarabiającego w ekstraklasie np. 200 tysięcy euro, żeby ten zdecydował się na porównywalną bądź, bądź ciut wyższą kwotę w Primera División w słabym klubie, Ponieważ on wyjdzie z założenia, nie, no to będę zarabiał, będę zarabiał tam 2-3 tysiące euro net, y, netto miesięcznie więcej, to nie za bardzo mi się opłaca. Ja wolę poczekać na strzał życia, na przykład na ligę rosyjską, gdzie mogą mi od razu zapłacić więcej, ponieważ często, i o tym mówi naprawdę wielu agentów. Polski piłkarz jest po prostu niecierpliwy i polski piłkarz wychodzi z założenia, że ten pierwszy kontrakt za granicą powinien być skokiem na kasę. Ja oczywiście nie mówię o wszystkich, ponieważ wielu polskich piłkarzy prowadzi kariery w sposób naprawdę bardzo bardzo rozsądny, o czym świadczą takie przykłady właśnie z Włoch, jak m.in. Bartek Beresiński czy Karol Linetty, którzy też raczej nie dostali jakichś gigantycznych kontraktów od razu w Sampdori, natomiast wielu piłkarzy wychodzi z założenia, że jeśli na przykład agent zaproponuje im abstrahując od futbolu hiszpańskiego, taki klub klub mm, pomiędzy, na przykład klub z Ligi Belgijskiej, taki klub pośredniczący pomiędzy polską ekstraklasą a Ligą Angielską, na przykład w przyszłości, to oni wychodzą z założenia: Nie, 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 dlatego, że jeśli ja pojadę na przykład do standardu Lies, daję taki absurdalny, teraz kompletnie abstrakcyjny przykład. To co, jeśli ja w tym standardzie jeszcze się nie sprawdzę, no to wtedy już będzie troszkę trudniej i wtedy raczej Bundesliga po mnie się nie zgłosi, bo już delikatnie sobie, tak mówiąc kolokwialnie, pobrudzę to CV i będzie o to zdecydowanie trudniej. To jest też naprawdę duży problem dla polskich agentów, ponieważ polscy agenci moim zdaniem często niesprawiedliwie są portretowani w mediach to oczywiście zaczęło się już ładnych kilkanaście lat temu, kiedy wiele osób jak na przykład trener Orest Lenczyk negatywnie wypowiadało się na temat polskich agentów. Natomiast prawda jest taka, że często oni naprawdę myślą o karierach swoich zawodników a mniej o ich pieniądzach. Mówiąc więc w skrócie, żeby Polski piłkarz występujący obecnie w ekstraklasie trafił do Primera Division, albo potrzebuje najpierw kariery w innej lidze. Myślę, że takie przykłady się pojawią, zwłaszcza w kontekście naszych napastników i że jakiś polski napastnik wy wyląduje ostatecznie właśnie w La Liga. Albo potrzebny jest jakiś przełom, że nagle jakiś szkoleniowiec w Primera División wyjdzie z założenia, że potrzebuje piłkarza o nieco innym profilu. Piłkarza na przykład w typie Jacka Góralskiego, ponieważ w Hiszpanii takich jest naprawdę niewielu, jako taki element brakujący w jego koncepcji. Takie historie oczywiście się zdarzają i problemem jest też, coraz częściej niestety, brak skautingu polskiej ligi, jeśli chodzi właśnie o te hiszpańskie kluby. Mianowicie są na przykład takie instytucje jak Eibar, o tym mówiłem przy okazji jednego z odcinków, gdzie trener Jose Luis Mendilibar, któremu proponowano i Bednarka i Piątka, mówi wprost ja chcę ludzi, którzy po prostu porozumiewają się językiem hiszpańskim. I sam język angielski może nawet Polakom nie wystarczyć, a Polaków trzeba docenić o tyle, że My wyjeżdżamy w zasadzie za granicę jako taka nacja, przygotowana po pierwsze do dużego wysiłku, wbrew temu co się mówi, po drugie też często jako piłkarze, którzy mówią w języku angielskim, którzy szybko się uczą, którzy mają taką otwartą głowę i widać to po naprawdę bardzo wielu przypadkach, przypadkach i wydaje mi się, że Jan Bednarek tutaj stanowi wzór po prostu dla wszystkich. Żeby rzucić Wam jakąś informację, oczywiście hiszpańskie kluby interesują się polskimi piłkarzami. Nie jest tak, że nagle ktoś tam. Z, Postawił jakiś szlaban, i to zainteresowanie całkowicie wygasło. Hiszpańskie kluby interesują się na przykład Radosławem Majeckim, natomiast ja uważam, że gdyby Radek miał wyjechać do hiszpańskiego futbolu, to bronienie bronieniem, ale grę nogami naprawdę wypadałoby troszkę jednak poprawić. Po drugie, hiszpańskie kluby, na przykład Leganes, interesowało się Robertem Gumnym i było w stanie wydać za tego piłkarza naprawdę duże pieniądze. Natomiast niestety nie doszło to do skutku, być może Robert po prostu nie był. Pierwszym planem dla klubu ze stadio Butarkę, i teraz hiszpańskie kluby wyrażają także zainteresowanie Karolem Filą z Lechii Gdańsk, czyli prawym obrońcą, który potrafi grać z piłką przy nodze, który wcześniej występował jak, jako środkowy pomocnik, co też może stanowić dodatkowy atut w kontekście ewentualnej analizy tego piłkarza, właśnie przy ewentualnej grze w Primera Division. No i też usłyszałem od jednego z agentów, że on nie zdziwiłby się, gdyby na przykład Sebastian Szymański przez Moskwę wylądował w jakimś naprawdę dobrym hiszpańskim klubie, ponieważ to może być, mówiąc w cudzysłowie, najbardziej hiszpański z takich polskich piłkarzy, którzy ostatnio wyjechali z polskiej ekstraklasy. Natomiast w przypadku wielu innych, na przykład takiego Przemka Frankowskiego, który wylądował w MLS, motoryka pewnie jest ok, profesjonalizm pewnie jest ok, natomiast podejrzewam, że zabrakłoby po prostu samej techniki, jeśli chodzi o dośrodkowanie, jeśli chodzi o dribbling. Mianowicie na tej pozycji Hiszpanie mają zwyczajnie lepszych piłkarzy. Tak to w skrócie wygląda. Myślę, że dość klarownie przedstawiłem Wam tę aktualną sytuację i to, jak hiszpańskie kluby mogą postrzegać polskich zawodników. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Natomiast na koniec jeszcze krótkie ogłoszenie. Najbliższe El Clasico, o czym będę przypominał, możecie obejrzeć w Kanal+, Plus, do czego gorąco zachęcam. Będziemy to spotkanie komentować z Rafałem Wolskim. Natomiast w najbliższy weekend w piątek komentuję mecz Górnika Zabrze z Wisłą Kraków, na to zapraszam. W sobotę Barcelona-Majorka, na ten mecz też oczywiście zapraszam jak zwykle. I żeby tutaj się nie pomylić, w niedzielę godzina 13.55 Betis Athletic, a następnie późnym wieczorem 21.00 Osasuna Sevilla. Przy tych spotkaniach będziemy mogli się usłyszeć na antenach w kanale. Plus w najbliższy weekend. Bardzo Was zapraszam właśnie na te transmisje, ale także rzecz jasna na inne. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za łapki w górę, za komentarze. Pamiętajcie tradycyjnie o dzwoneczku, żeby nie pominąć żadnego z odcinków. I piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć także w następnych odcinkach. Bo nie ukrywam, że do nagrania na taki temat zainspirował mnie Tomek Witas, który pomaga mi tutaj z montażem, ale także jeden z widzów mojego kanału, który zaproponował właśnie taki temat. Także ewentualnie w kontekście Krzysztofa Piątka, jeśli Piątek wyląduje w Atletico, podkreślam, pojawi się tutaj na ten temat na kolejny odcinek właśnie o polskim napastniku. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i do następnego razu.